najnowszym, czyli 15 numerze tygodnika Piłka Nożna znajdziecie jak zwykle mnóstwo ciekawej i interesującej lektury. Tematem tygodnia jest tekst Adama Godlewskiego, który ocenia półmetek eliminacji Mistrzostw Świata w wykonaniu reprezentacji Polski. Naszą kadrę ocenia m.in. trener Czesław Michniewicz, który bierze pod lupę także naszego selekcjonera Adama Nawałkę. Jak zwykle są również interesujące wywiady. Michał Czechowicz przepytał Tomasza Kuszczaka o życiu w Anglii, a także o grze w Championship. Z kolei Przemysław Pawlak porozmawiał z jednym z największych odkryć ostatnich tygodni polskiej ekstraklasy, Przemysławem Pitrem, który z napastnika stał się wiodącym obrońcą Lotto Ekstraklasy. Zbigniew Mroziński wziął na tapetę Roberta Lewandowskiego i jego duże obciążenia w Bayernie Monachium. Pochylił się również nad problemami Macieja Rybusa w Olympique Lyon. Za nami bardzo emocjonujący weekend, który stał nie tylko pod znakiem meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Leszek Orłowski fachowym okiem zerka na derby Madrytu, a z kolei Tomasz Urban opisuje mecz Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. Po blisko miesięcznej przerwie do gry wraca najlepsza z najlepszych, czyli Liga Mistrzów. Taktyki ćwierćfinalistów opisuje oczywiście Leszek Orłowski. Na deser polecamy tekst Zbigniewa Muchy, który w dziale historycznym opisuje przypadek braci Sokratesa i Raja. Przypominamy, wtorek, 11 kwietnia, najnowszy numer wydania tygodnika Piłka Nożna. Serdecznie polecam.